Tragiczny finał konkursu. Wypił pół litra alkoholu w dwie minuty, wypił pół litra Jagermeistera w dwie minuty. Zmarł w szpitalu. Konkursu picia alkoholu w miejscowości Mashamba WRPA zakończył się tragicznie. Śmiałek, który wypił duszkiem pół litra Jagermeistera, zmarł w szpitalu. Na zwycięzce czekała nagroda pieniężna. W sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia. W jednym ze sklepów monopolowych w miejscowości Mashamba w Republice Południowej Afryki urządzono niecodzienny konkurs. Śmiałek, który wypije, naraz całą butelkę Jagermeistera, miał otrzymać 200 randów nagrody, czyli niecałe 57 zł. Jagermeister, czyli ziołowo-korzenny likier zawiera 35%. Alkoholu. Wyzwanie podjął jeden z mieszkańców miejscowości, a jego zmagania zostały nagrane i zamieszczone na Twitterze. W tle słychać, jak inne osoby dopingują śmiałka, który powoli opróżnia zawartość butelki. Jak relacjonuje lokalna gazeta zaraz po wypiciu alkoholu mężczyzna stracił przytomność. Udział w niecodziennym konkursie zakończył się dla niego tragicznie. Wypił całą butelkę Jagermeistera w dwie minuty. Został zabrany do szpitala. Mężczyzna natychmiast upadł i został zabrany do lokalnej kliniki, gdzie uznano go za zmarłego, mówi rzecznik lokalnej policji. Służby nie podają jego imienia ani wieku. Według nieoficjalnych ustaleń zagranicznych mediów, mężczyzna miał 25-30 lat. W rozmowie z chemik error Martin Preston, założyciel i dyrektor naczelny ośrodka odwykowego Delamere, wyjaśnił jakie szkody w organizmie wyrządza alkohol. Kiedy pijesz alkohol, trafia on bezpośrednio do krwiobiegu i jest przenoszony do mózgu. Wzrok może się zamazywać, koordynacja spada, a pamięć jest osłabiona, powiedział. Ryzyko utraty przytomności wzrasta również, gdy osoba upija się bez wcześniejszego zjedzenia czegokolwiek, dodał ekspert.